Starzacy reanimowali kota. Wideo obiegło sieć Ukraina. Strażacy reanimowali kota. Wzruszające wideo obiegło sieć. Ukraińscy starzacy podjęli się reanimacji kota, którego wyciągnięto z płonącego mieszkania. Zwierzęciu podano sprężone powietrze, a akcję uwieczniono na wideo. Wojna w Ukrainie trwa blisko 80 dni. W tym czasie zginęło 3381 cywilów, a 3680 zostało rannych, wynika z najnowszego oficjalnego bilansu Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka Och, rzeczywista liczba ofiar jest jednak o tysiące wyższa zaznaczyła we wtorek kierująca misją ONZ na Ukrainie Matilda Bogner. W wyniku działań wojennych giną również zwierzęta niektóre z nich. Jak choćby starsze, schorowane psy ratują różne organizacje pro zwierzęce, o których działaniach pisaliśmy więcej tutaj. Ukraina. Starzacy pomogli kotów w sieci pojawiło się właśnie wzruszające nagranie, które pokazuje, jak w trakcie wojny nie zapomina się również i o zwierzętach. Widać na nim, jak starzacy podejmują się próby reanimacji białego kota. Zwierzę wyciągnięto z płonącego mieszkania w pięciopiętrowym bloku. Jego głowę schłodzono wodą. Następnie, oszołomionemu czworonogowi podano sprężone powietrze. Piętnaście latek ratował bawoły. Zginął w ostrzale Charkowa. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu opisywaliśmy tragiczną śmierć wolontariusza, który zginął przy ewakuacji zwierząt z ekoparku w Charkowie. Piętnaścieletni letni chłopiec pomagał ratować przed ostrzałem afrykańskie bawoły. Dwie osoby doznały poważnych obrażeń. Lekarze walczą o ich życie. Zabity chłopiec miał tylko 15 lat. Pomagał rodzicom w hodowaniu i ewakuacji zwierząt, napisano wówczas dodając, że jest to już szósta ofiara śmiertelna wśród osób związanych z ekoparkiem.